witajcie w sobotę. Dawno mnie nie widzieliście na YouTubie, bo już długi czas nie nagrywało. Nie nagrywałem. No i cóż, od jutra powracam na YouTubie. Będą co jakiś czas filmiki, już nie tak często, ale co dwa dni jakieś będą, postaram się. I z tą panią po waszej prawej stronie coś wykombinujemy ciekawego, tylko coś musi narysować, napisać, wyszkicować, przemodelować i sfarbkować. Tylko co ta Basia robi? No nie mogę zobaczyć, ale robisz Lipton teraz. No. Mnie to nie ma, nie przeszkadzam ci. Ale o czym ty do mnie mówisz? O czym ty do mnie mówisz? O czym ty do mnie mówisz? Jak ciebie tu nie ma? Nie przeszkadzam. Czyś mieliśmy razem tu być, dobra. Świrować. Dobra. Jakie dobra. Jakie dobra, ja ci dam dobra. Bo będzie zła, nie dobra. Ja? Nie, w ogóle dobra. Nie, nie dobra, tylko zła. No. Tak będąc... Co? Nie możesz chyba rysować po tym opakowaniu. Co chciałem na wstępie pomyśleć i powiedzieć. Pomyśleć to już pomyślałem. Ten cool spot, który miał przyjść do mnie na Super Nintendo, dalej nie przybył. I nie wiem, czy w ogóle przyjdzie. Po pierwsze. Bo coś mi się wydaje, że sprawa już tak się ciągnie od miesiąca, że nie ma szans, żebym tą grę miał. A wydaje mi się, że musiałbym kolejny minus dać temu gościowi, co mi pomylił gry, bo tak nie może być, niedopuszczalne to jest, żeby coś takiego zrobić. Wiecie, anulowałem minusa, bo dawał mi gwarancję, że nie wiem, że dotrze do mnie gra, ale coś tego nie widzę, coś kiepsko. Słuchajcie, nie wiem, czy mam unboxing tychże plakatów z tyłu, bo prawdopodobnie wydaje mi się, że niechcący usunąłem materiał. Nie wiem, czy są tu na kompie. Jeżeli usunąłem przed chwilą, niestety, nie wiem z jakiego powodu, może po prostu dlatego, że chciałem zobaczyć, ile mam miejsca na karcie pamięci w aparacie, to ja ogólnie pokażę wam tylko te plakaty z bliska i no teraz taka mała prośba do MG Ryzygadło, żebyś się na mnie nie obraził, bo to naprawdę było przypadkowe i nie chciałem zrobić tak złego ruchu, czyli usunięcie filmów. Bardzo cię przepraszam. Nie obraź się na mnie, nie usuwaj mnie z polecanych, nie zapominaj o mnie, bo ja cię bardzo lubię. Bardzo cię lubię, jesteś bardzo w porządku retro gościem. Nie no, co ty tam piszesz? Dobrze, Basia nie pisze, tylko robi co innego, tak? Jak to się mówiło? Artystuje. Jeżeli jest w ogóle takie słowo, przeze mnie wymyślone. No dobrze, kochani, a jakie są plany na sierpień? Dosyć duże są plany na sierpień. Chcę wam pokazać parę gierek, których jeszcze nie widzieliście. Przejść dalej Sonica Adventure DX, chociaż przejść fabułę Sonica i zacząć Lisika robić, Lee Tailsa. No co, z Basią tak mówimy, Lisik. Co tak z boku, co tak mi dajesz? Bilet. Ale zaraz, to jest ta Amys Boom? Nie, to w innym stroju po prostu. W innym stroju. Zobaczcie, co Basie udało się narysować przez od początku tego filmu. Co sądzicie o tym? Proszę pisać i wchodzić na DeviantArt Basi, dam linka do stronki i także subskrybować Basię na YouTubie, bo robi bardzo fajne filmiki z różnych rzeczy, czy to ze śpiewanka, czy to z komiksu, gdzie widać najczęściej się tam ludzie udzielają, plusują albo minusują i także inne rzeczy, pierdoły, redaby, oczywiście ja w nich występuję już, bo to już tak wyszło. Tyle można rzec. Co tu jeszcze? Aha. Jeszcze Basia pisze nowy scenariusz, tak więc już proszę się nie interesować i zobaczycie to kiedyś tam w odległej przyszłości, a może bardzo bliskiej, nie wiem, obojętnie. No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy.
Tam w tle, jeżeli możecie słyszeć, tam coś tam na stadionie grają, ale nie wiem, u mnie to totalnie nie... Nie razi. O, nie razi, tak powiem. Powiem wam, co ostatnio graliśmy z Basią. Powiem wam parę tytułów, bo się możecie zdziwić. Bo niektórzy mogą ocenić jako niezbyt dobre tytuły Sonika, mogą tak powiedzieć ludzie. Ale wszystkie te, które są w moim posiadaniu, nie są takie kiepskie. Takie jest moje zdanie, nie musicie się zgadzać. Absolutnie. Poczekaj, Basiu, to nie wszystko. Jeszcze z PS2, bo trochę graliśmy na PS2. Akurat mogę pokazać jeszcze Coolspota, bo mi się bardzo spodobał. Trochę tych Soników będzie, no ale trudno. W końcu jestem Sonic wariat. Z moim mistrzem 90. Graliśmy Pepsi Mana na PS1, bardzo cię, Jacek, pozdrawiam po raz drugi. Po raz kolejny. Fajnie działa wszystko. Ale w Crash Team Racing coś tam nie szło nam, więc zrezygnowaliśmy. Ja spróbuję przejść grę sam. Gdzie się uda. Dobra, pokażę wam głównie te gry, które graliśmy w nie najczęściej. Od razu, co zaznaczę na pierwszym miejscu, najczęściej graliśmy w to. Tak, to. W to graliśmy najczęściej, bo Basi spodobało się sterowanie. Ruchowe sterowanie. Troszkę tam trzeba było... Trochę gimnastyki przynajmniej. ...się namęczyć trzeba było i... przy okazji... Nieważne. Dobra. I... jak już mamy... moją ulubioną grę... to także Basia zobaczyła sobie dokładnie wersję PS2, bo u niej... u ciebie, Basiu. Jest grafika dziwna. Natomiast u mnie tu na konsoli jest bezbłędna, nie ma tam jakichś glitchy specjalnych. A na wersji xboxowej Basia przeraziła się, że Eggman Land jest tak długi i tak trudny. Jak wiem, Basia nie ma komentarza w tej sprawie, oczywiście to jest oczywiste. Oczywiście to jest oczywiste, tak, to lubię mówić. Często graliśmy w fasolki, czyli w Dr. Robotnik's Min Bean Machine na 16-bitową Segę. I nam się bardzo fajnie grało, aczkolwiek wczoraj mieliśmy trochę już małe znużenie, bo trochę dużo w to graliśmy w tym tygodniu. Ale fajnie mi się ciebie ogrywało. Co? Fajnie mi się cię ogrywało tam. I z wzajemnością. Wzajemnością mi się ciebie fajnie też no tam akurat jest zaczepiało. Co? Zaczepiało. Nie można ten. O, pimpę. Shadow od tyłu? No. Sonika 06 graliśmy tylko dwa razy w tym tygodniu i po... nie, trzy. Nie, dwa. Dobrze mówię. Dwa razy w tygodniu, tym, i powiem wam, tragedia. Ostatni poziom Aquantic Mine? Coś takiego? Ten podwodny jest we dwójkę nie do skomentowania. Naprawdę. Ten poziom tutaj, we dwójkę, jak chcecie sobie pograć, nie grajcie w to. Najlepiej to... albo chociaż spróbujcie. Zobaczycie, jakie to jest mega wkurzenie, jak ci jedna osoba przegra, a ty musisz zapierniczać przez od momentu, gdzie się zatrzymało. Pokazałem Basi Coolspota i nawet się Basi spodobało. Nie oszukuj tam. A co ja robię? Żebyś nie mówiła, że potem nie lubisz tej gry. Na tą czerwoną kropkę wiesz, o czym mówię. Trzeba odkryć. Tak. Jeżeli już szedł od tyłu mowa, to w tego Shadowa, tak, w tego Shadowa, w tego Obrażalskiego. A wiecie dlaczego Obrażalski? Bo na mojej koszulce ma ciągle złą minę. Kurde, dobra, nieważne. Jakie nieważne? Zaraz do tego dojdziemy. Tu będzie nasza wisienka na torcie. Przeszedłem tam... to już górne poziomy, jeżeli wiecie, o co chodzi. I tam będę powoli wszystkie zakończenia łapał, tak żeby mieć całą historię poznaną. No i dzisiaj, tylko dzisiaj niestety, zagraliśmy sobie w
Transformed i nawet się nam fajnie grało, muszę powiedzieć. Bardzo, bardzo fajna część, naprawdę polecam, jeżeli chcecie zobaczyć sobie konkurencję Mario Karta, bo dla mnie Sonic w wykonaniu takim jest lepszy. Po prostu. Jest fajniejszy. Dobrze, a teraz słuchajcie, niespodzianka, ponieważ Basia dostała coś ode mnie wczoraj. Niespodzianka ta to jest między innymi coś takiego, żebyście mieli zwałę. Basiu, moja droga, chodź. Śmiesznie się prezentuj. Nieprawda, chodź tu do mnie. Basia dostała. Basia dostała koszulkę z synem i obrażalskim. Gnieciesz mi koszulkę. Dobra, wstaję. No już, dobrze. No. Proszę mi jeszcze. Co to miało być? Nie wiem, dobra. Tak, i na metce jeszcze stoi Sonic X. No ale koszulka nie jest. Ta koszulka nie jest dla kategorii wiekowej dla Basi, tylko dla dzieciaków. Ale pasuje. Mimo wszystko, pasuje. Dobry rozmiar wzięliśmy. 158-164 i jest fajnie. A ty co? Co pisze sobie? Na mnie, tak jak wtedy, w ustce, bo byliśmy jeszcze w ustce. I zobaczycie niedługo, jak się pozbieramy z tym wszystkim. Od jutra pewnie będę wrzucał zdjęcia, wszystkie, w Poznaniu i te, które jeszcze zrobiliśmy z telefonu mojego i aparatu Basi. Zobaczycie, jakie zdjęcia zrobiliśmy. Chciałem, żebym po koszulce rysujesz. Nie, czemu? Mów, ja ci nie przeszkadzam. Tylko, że mi się powoli kończy scenariusz. Powoli mi się kończy. Co chcesz jeszcze wymyślić? Ja? Ja to piszę. No proszę, pisać. I zobaczycie, co my ciekawego robiliśmy w zanadrzu. Jedna sprawa jest jeszcze. Tylko trochę boję się o tym mówić. Boję się o tym mówić, bo... Boję się o tym mówić, ponieważ... Coś nie wyszło u mnie w życiu. Mianowicie w moim miałem maturę. I prawie ją zdałem. Dlaczego prawie? Jak wiecie doskonale, z matmy nie jestem orzeł. Chciałem tak powiedzieć. Niestety nie zaliczyłem matematyki i tylko matematyki. Od razu coś, czego wam powiem, co jakie miałem postępy. Z polskiego pisemnego miałem 60%. Zdziwiłem się, że tyle dostałem. Pani nam mówiła w czwartej klasie niedawno, że przecież wy nie macie szans nawet na 30%, żeby napisać. A tak naprawdę trzeba było dobrze zrobić parę zadań z części zamkniętej i napisać dobre wypracowanie. Dobre wypracowanie. Jak znacie się trochę na historii, bo ja tam pisałem o Ramzesie III, chyba tam w Egipcie było coś tam i tam trochę popisałem. Naprawdę, 60% to ja byłem w szoku z matmy. No niestety miałem tylko procent 14, to jest mało. 7 punktów miałem, trzeba mieć 15, żeby zaliczyć. Za miesiąc będę miał poprawkę z tego. I myślę, że mi się uda, bo i tylko to mi zostało i z głowy mam wszystko praktycznie. Mogę sobie robić, co mi się podoba. Z Anglika mam 84 bodajże procent i tu naprawdę nie zdziwiłem się. W końcu jestem dobry z Anglika. Z polskiego ustnego miałem 55%, a z angielskiego ustnego miałem 60%. Na polskim miałem temat... Wpływ wojny na psychikę człowieka, omówić temat zgodnie z lekturami, takie coś, a na angielskim miałem takie
miałem teścik, cztery zadania, jedno było z, takie ogólne mówienie, drugie było z obrazkami, trzecie też było z obrazkami i czwarte coś tam też trzeba było wyrazić. Nic trudnego, nothing special, ale stresowałem się bardzo, bo szukałem wszelakich słów, żeby... Myślę. Dobrze, dobrze, też myślę. żeby jakoś znaleźć się w tej, na tej dobrej stronie. Jeszcze pisałem dodatkowe z biologii. Z geografii, z historii. Tam trochę mi gorzej poszło, ale zdałem i tak i tak, bo tam chyba z dodatkowych nie ma takiego progu, żeby zdać. Tam po prostu napiszesz i tak już zdałeś, więc to tam nie robi żadnej szkody. Bodajże z geografii miałem 44%, a z historii 40%. O! Wszystkie moje wyniki pamiętam. I jako jedyna osoba w szkole pisałem maturę dodatkową z historii. A ja z takim jednym Dominikiem też pisałem geografię. Coś takiego. Tego nie mówiłem wam wcześniej, ponieważ nie chciałem poruszać tego tematu. Nie chciałem robić nie wiadomo jakiego zadymu na YouTube, bo naprawdę wiele osób robi taki bubel z byle czego, z niczego. I dopiero teraz wam o tym mówię. Proszę się nie zrażać. Proszę mi nie mówić, że tego. Ja jestem ciekawy, jaką wy mieliście maturę, albo... Nie chcę wiedzieć, jaką wy będziecie mieli maturę, bo już pan obszar już jest gorsza, powiem wam. Więc no niestety macie trochę... Macie już pod górkę. I to pod sam szczyt. No i we wrześniu planuję to wykonać. Jak się uda, będzie fajnie. I będę mógł normalnie jakoś sobie wszystko poukładać. Co jeszcze mi zostało? Trochę film długi będzie. Ale Basia coś kombinuje. Ale Basiu, nie mów, że ciebie nie będzie tu w filmie. Co? Będziesz. Zawsze jesteś. Kończę powoli. O! No to coś. Pisać. Dobrze. Ja też powoli kończę. Mówić. Koszulka sobie na pewno idzie do prania. Już nie jest taka fajna jak była. Poza tym była nieprana jeszcze, więc warto ją wyprać. I moim zdaniem to będzie wszystko, co tu będę wam więcej omawiał. Nic nowego. A, jeszcze jedna sprawa. Ten Rush Adventure, którego miałem kiedyś dostać od gościa za 33 zł, okazało się, że on w ogóle już dał komuś innemu. I ja postanowiłem, że poszukam na Allegro i szczęściem udało mi się trafić na Allegro 3 sierpnia. Właśnie znalazłem dobry egzemplarz, w bardzo dobrym stanie, ale 4 dychy. Ale trudno. Będę miał kolejną grę do kolekcji z Sonikiem. I tak jakby spojrzeć, zostało mi niewiele gier z Sonikiem, żeby je mieć. I jedynie co mi pozostanie to 3DS i Wii U. I to wszystko. Praktycznie to co teraz ma być, to już tylko, wiecie, niewielki procent. Nie wiem, z 10 gier mi zostanie, może 11, nie wiem. Ale na pewno niż 50 gier wtedy. Na samym początku, gdy postanowiłem, że będę zbierał gry. Widzicie, czas zasuwa, ja się nie starzeję mimo wszystko. Basia oczywiście też. I jakoś ten czas płynie, no cóż. Dobrze, słuchajcie, to będzie taki mały filmik informacyjny. Mistrz sobie coś tam urządza ciekawego. A ja będę się z wami żegnał. Do zobaczenia wszystkim. Dalej udanych wakacji. Jeszcze macie miesiąc, więc... Powoli się przygotowujcie, bo już w sklepach są zeszyty i inne pierdoły. Tylko współczuję dzieciom, którzy mają tam zeszyty z Monster High'a czy coś tam innego. Czy Hello Kitty, kotek z piekła. Fajnie. No. To więc pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Do zobaczenia następnym razem. Proszę się nie łamać. Filmiki z Basią oczywiście będą. Чему стукать?